Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja nazywam się Alicja Kondraciuk. Z upoważnienia Pana Prezesa Stowarzyszenia Fides et Ratio, Pana Stanisława Papieża, witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Prezes troszkę się spóźni, ponieważ pojechał na targi książki po naszych dzisiejszych gości. To jest takie specjalne dzisiaj wydanie spotkania Fides et Ratio, jak już Państwu powiedziałam. Witam serdecznie. Dzisiejszym gościem naszego spotkania, gościem specjalnym, będzie pan Ryszard Filipski, aktor popularny, bardzo znany, najbardziej znany z roli Kubala. Dzisiaj zobaczymy monodram sfilmowany. Jest to monodram wyreżyserowany, autorski monodram pana Ryszarda Filipskiego, Krajobraz po Grunwaldzie. Premiera monodramu prezentowana była 31 grudnia 1970 roku na Placu Wolnica w Krakowie, w podziemiach Starego Ratusza. W niewielkiej piwnicy mieścił się właśnie Teatr RF66, założony przez Ryszarda Filipskiego. Założyciel tego teatru, powołując niewielką scenę, stwierdził publicznie, że każdy winien jest ojczyźnie tyle, na ile go stać. Zaprosił do współpracy kilku krakowskich aktorów. Kolejno prezentowano monodramy o charakterze zdecydowanie patriotycznym. Na biało-czerwonym afiszu pojawił się wtedy znaczący adres. Teatr RF66 mieści się na placu Wolnica 1 w Krakowie i proponuje tylko rzeczy oczywiste. Dziś zobaczymy Krajobraz po Grunwaldzie. Ten monodram w swej zasadniczej części mówi o sprawach, które rozstrzygały się w latach 1414-1418 w Kościele Rzymskokatolickim. Przedstawiony na Soborze w Konstancji spór polsko-krzyżacki poddany został najwyższemu papieskiemu osądowi. Sądzić należy, że Filipski komponował swój monodram nie tylko po to, by przypomnieć hasło eksterminacji Polaków i ich króla, które 600 lat temu zostało wyartykułowane przed najwybitniejszymi umysłami ówczesnego świata. Dziś pewne jest, że autor monodramu został sprowokowany opublikowanym w tym czasie orędziem biskupów polskich, proszących biskupów niemieckich o wybaczenie. Serdecznie Państwa zapraszam do oglądnięcia monodramu. Życzę przyjemnego oglądania. Ten obrazek to aktualna mapa Europy, prezentowana w niemieckiej encyklopedii. No tu mamy Niemcy, tak wygląda to czerwone, tak wygląda Polska. No tu jest oczywiście Rosja z Kaliningradem, Litwa, Łotwa, Estonia i tak dalej. Takie są dalekosiężne plany IV Rzeszy. Niedoczekane. To jest kościół na warszawskim, krakowskim przedmieściu pod wezwaniem Niebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Niegdyś był to kościół przez 150 lat, sławny kościół ojców karmelitów, opiewany w Polonezie Kościuszki. W tym kościele 38 lat temu, w nocy z 16 na 17 marca, nakręciłem moją opowieść. Tym moim filmem nie zainteresowała się telewizja pod okupacją komunistyczną, nie zainteresowała się również obecna telewizja pod okupacją niemiecko-europejską.
nowym króla rzymskiego, orłem czarnym, polu złotym, drugi starczą książąt szczecińskich, krycia na białym polu. Każdy z nich niósł w ręku miecz obnażony bez bochet, aż oświadczyli, iż do króla w poselstwie idą, wiedziono ich na pagórek, gdzie stał Jagiełło. Herodowie niemiecko mieli budę twarzy i znać po nich było gniew, swym szli, pychę i jakąś pogardę. Nie bardzo też niski pokłon oddawszy królowi, ten co z cesarskim orłem już starcze począł mówić po niemiecku. Najjaśniejszy król, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie gradu temu śle przez nas Karolów swoich te dwa miecze w pomoc do zbliżającej się walki. Abyś opatrzony w nie, żywi wystąpił cudem swym, osiągając się do boju. Nie chowajcie się w tych krajach zaroślach, prosimy na otwarte pole. Ten zupełnie prawdziwy i zupełnie oczywisty stan faktyczny, aby uczynić rycerzy chrześcijańskich ostrożniejszymi w pełnieniu zawodu rycerskiego, ja, mistrz Paweł Łotkowic, kustosz kanonii diecezji krakowskiej, najmniej po pierwsze co do władzy papieża, po drugie co do władzy cesarza, po trzecie będzie przytoczona pewna błędna opinia w tej instancji, mistrz Paweł Łotkowic swój traktat o władzy papieża i cesarza na tej wiarenie. Filmu, który do dzisiaj jest pułkownikiem, leży na półkach, nie jest emitowany ani w telewizji, ani w obiegu publicznym, pokazujący, jak Państwo zdążyli pewnie zauważyć, prawdę o Polsce, prawdę o wpływach niemieckich w Polsce. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, witam szczególnie naszego gościa, reżysera tego filmu, pana. Myślę, że nie muszę bardzo przedstawiać naszego gością, powiem tylko, że jest on twórcą wielu, bardzo wielu narodowych, patriotycznych ról, niezapomnianego Hubala. Myślę, że wszyscy Państwo pamiętają ten film z lat 80. Wielu wybitnych jego kreacji, postaci patriotycznych w latach, kiedy władze komunistyczne specjalnie niszczyły polski patriotyzm w latach 70. Pan Ryszard Filipski ekspansywnie działał na polu właśnie propagowania w kinematografii polskiej patriotyzmu polskiego i to jest jego taka strona bardzo czytelna i jasna jego działalności. W tych czasach po raz pierwszy zakwestionowano patriotyzm polski, co potem po roku 90. się pokazało w tej okupacji nowej, która zaistniała po Okrągłym Stole, gdzie zakwestionowano całkowicie polski patriotyzm, ale zaczęło właśnie się to w latach 70. i wbrew tendencjom ówczesnych władz pan Ryszard dawał świadectwo tegoż patriotyzmu. Proszę Państwa, to jest jeszcze szalenie istotne, że pan Ryszard Filipski przez cały okres PRL-u próbował właśnie odzyskiwać kinematografię polską dla sprawy narodowej. Wiemy, że film powstał, kinematografia po to, aby kreować nowego człowieka, nowy świat. Dlatego mamy masę produkcji ateistycznych, masę produkcji kosmopolitycznych, mnóstwo produkcji, które odwołują się do fałszywej wizji człowieka. Pan Ryszard Filipski właśnie stawiał temu tamę. Dlatego to jest jego ta
piękna karta w kinematografii, która została zawłaszczana przez systemy totalitarne, bo wiemy, że i komunizm, i bolszewizm, i liberalizm, wszystkie dyktatury wykorzystują film na rzecz przemiany nowego człowieka. Dlatego powinniśmy bardzo cenić, myślę, tych twórców, którzy pokazywali prawdę o świecie, prawdę o człowieku w tak trudnych czasach, jakich przyszło działać panu Ryszardowi Filipskiemu. Pan Ryszard nakręcił wiele filmów, wiele kreacji filmowych. Ja tylko wspomnę o jednym najważniejszym, myślę, filmie z ostatnich lat. Jest to film U źródła prawdy, 12-odcinkowy film, w którym wybitna polska poetka Lucia Ogińska rozmawia z największym polskim metafizykiem, ojcem profesorem Kromcem. Myślę, że poświęcimy też pewien czas na pokazanie, omówienie tego filmu. Jest to film szczególny, dlatego że ojciec profesor Krompiec kreślił ramy dla myślenia realistycznego dla Polski, pracował na dziś, jutro i pojutrze Polski. No i właśnie pan Ryszard zrealizował ten film, gdzie poetka Lucia Ogińska w sokratejski sposób rozmawia z największym polskim myślicielem, przemilczanym całkowicie w mediach liberalnych, w mediach komunistycznych, całkowicie nieobecnego w świadomości kulturowej Polski, a człowieka, który tworzył kamień milowy dla naszej polskiej myśli narodowej. I także jeszcze raz bardzo serdecznie witam pana Ryszarda. Przekazuję głos. Nasze spotkanie będzie trwało, ile państwo będą sobie tego życzyli. Będzie składało się z trzech części. Najpierw pan Ryszard powie na temat filmu, następnie o niszczeniu kultury polskiej i próbach ratowania kultury polskiej, a następnie o temacie bardzo ważnym, mianowicie obronie krzyża dzisiaj. Wiemy, że krzyż jest kwestionowany w tak zwanej przestrzeni publicznej w Polsce i na świecie, w całym systemie globalistycznym. Dlatego tutaj będzie pewna propozycja i pewne działania, żeby katolicy w sposób odważny stawali w obronie znaku naszej wiary. Bardzo proszę. Witam państwa serdecznie i na samym wstępie chciałem was bardzo serdecznie przeprosić, bo mieliśmy tu, żebyśmy przyjechać razem, ale się nam dzieci pochorowały, jakbyśmy musiała zostać w domu. Bardzo przepraszam, że nie mam. Jak będę mógł to w tym teatrze w RF-ie, Placu Bolnica w Ratuszu, w piwnicy, to była taka mała salka na 120 osób i było 120. I premiera tego monodramu, który będzie państwo, że się tutaj oglądali, którego początek i koniec dokręciłem już teraz, w tych czasach, po tych 40 latach, odbyło się 31 grudnia 70 roku, mając ponad 40 lat. Ponad 40 lat temu myśmy wtedy wisiały afisze w Krakowie biało-czerwone, na których było napisane, że teatr mieści się na Placu Bolnica w Krakowie, na Placu Bolnica 1 i proponuje tylko rzeczy oczywiste. Znaczy nie proponujemy to z tych wszystkich, to co dzisiaj się właściwie dzieje, że wystarczy tylko troszkę liznąć filozofii świętego Tomasza z Akwinu i zacząć oceniać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką ona, jak nam opowiadają, albo nam się wydaje. To od razu będziemy wiedzieli, kto w telewizji kłamie, kto w polityce kłamie, kto. Natychmiast będzie, tylko jak się nauczymy mówić, że to jest takie, jakie jest. A niestety tak w tej chwili jest, że kręcą wszyscy jak szef z butem i Panem Bogiem, i polityką, i gospodarką, i wszystkim. Więc zrobiłem ten monodram, dlatego że w tym czasie, w tego owego grudnia 70 roku, była podpisywana jakaś tam umowa. Gomułka coś tam podpisywał z Niemcami, ale była też i ta słynna historia z listem biskupów do biskupów niemieckich, przepraszających ich i proszących o wybaczenie za to, żeśmy się do końca nie dali pozabijać, a pod niemocą. Było to wtedy bardzo bolesne, bo to było 20 lat po wojnie, jeszcze kaleki chodziły, jeszcze rodziny potraciły, przecież rodziny, całe rodziny były wymordowane. No, bardzo wielkie oburzenie nie tylko władz, ale było oburzenie całego narodu. Ja też mądrowo jeździłem po Polsce i tyle chciałem powiedzieć. I potem w 72 roku, w marcu to było, postanowiłem to nakręcić. Zacząłem łazić do telewizji, nic, nikt nie było. Każdy, kto
kto to widział, kto to ten, wszyscy byli przeciwni temu. I szefem telewizji wtedy był niejaki Sokolski, Włodzimierz, z którym się dobrze znałem. I poszedłem do niego i powiedziałem mu, dlaczego ja się nie mogę przebić przez to. To przez to samo co dzisiaj. Nie wiecie coś inaczej. Przez to nie ma. No to powiedział mi, że ponieważ jego wyrzucają za 4 dni, no akurat była tylko obsługa stanowiska prezesa Rady Komitetu, to on mi po cichu da kamerę i ja to nakręcę. No więc wymarzyłem sobie, żeby to zrobić w gotyku, katedra świętego Jana, poszedłem do proboszcza. I rumiany, sympatyczny proboszcz mówi, a ja nie jestem właścicielem, tylko Wyszyński. A do niego można się dostać, a on w Rzymie. A kto go zastępuje? A biskup Modzelewski. Poszedłem do biskupa Modzelewskiego, długo pukałem wreszcie. I on biskup wyszedł, pokazałem mu scenariusz, mówię, że to dotyczy Soboru Konstancjańskiego. Że sprawa jest ważna, że nacisków z zewnątrz, prawda, że to jest w tej chwili aktualne bardzo ze względu na to, że to pod naciskiem biskupów niemieckich powstało to orędzie przepraszające. Powiedział, że go to nie interesuje. Co myślę, par 6 gotych i naprzeciw słynny kościół karmelitów, opiewany w kościuszki, w koronerze kościuszki. Wszedłem tam i tam wysłuchali mnie, wynieśli w wozie. Zostawili mi kościół do juczni, do rana i w ciągu jednej nocy nakręciłem ten film. I tak ten film powstał, próbowałem go, pokazywałem go na różnym poziomie, ale niestety nie. A teraz wziąłem, po prostu narobiłem z tego płytek i staram się to pokazywać. Tym bardziej sprawa jest coraz bardziej aktualna, jest cieknąca okupacja niemiecka, wykupują wszystko, firmy polskie pracują na zachodzie, wszystkie pracują za chwilę. Dla Niemców idzie to coraz bardziej. Wydaje mi się, że należało to po prostu przypomnieć. To jest wszystko, co dotyczy tego filmu, co mam do powiedzenia. A resztę to Państwo sami widzieli, to co tam w tamtych czasach i teraz miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Sprawa druga. Miałem tu przyjechać, jak powiedziałem, przepraszając Państwa, Luzia Ogniska. Nie przyjechała, ale przyjechałem z niej nową książką. I na ten temat chcę tylko dwa słowa powiedzieć. To się nazywa Ojczyzna Woła. Sonety polskie. Sonet jest bardzo trudną formą. Zresztą do tej książki wstęp o dziwo napisał Henryk Sienkiewicz, pan napisał kiedyś taki esej o Sępie Szarzyńskim i tam mówi o tym, co to jest sonet, jak jest bardzo trudna forma, jak jednocześnie jak dźwięczna i piękna. Co się stało? Otóż chcę, może zacznę tak. W XIX wieku była niewola. 6 pokoleń niewoli. Przez te 6 pokoleń mogli nas zruszyć, zniemczyć. Właściwie to, my na taką sprawę, każdy przeciętny człowiek już to, co pradziadek tam robił, czy prapradziadek, to się nie pamięta. I proszę sobie wyobrazić, że Polska nigdy nie straciła swojego poczucia narodowego. Co chwilę coś wybuchało, czy tam dzieci wrześni, czy Drzymała, czy powstania i tak dalej. Nie straciliśmy, ale dlaczego? Otóż w XIX wieku nastąpił ogromny wybuch kultury polskiej, niespotykany na skalę światową. Jeśli chodzi o literaturę, no nie będę po kolei wymieniał Mickiewicza Słowackiego, nie będę wymieniał Norwida Wyspiańskiego, Kasprowicza, w malarstwie Matejkę Chełmońskiego, Grotgera, w muzyce Chopina, Moniuszka i tak dalej. To wszystko jest ten okres. I ten okres tworzył nasz patriotyzm. To się potem przeniosło daleko na XX wiek. W XX wieku, proszę zwrócić uwagę, za czasie okupacji, ile było pseudonimów Skrzetuskich, Kmiciców, Bohunów, prawda, w Armii Krajowej. To się przeniosło. I potem po wojnie, w 1948 roku, powstał Instytut Badań Literackich. Prowadził go pan profesor Żółkiewski. Pracowała tam zresztą mama Kaszyńskich w tym instytucie w tym czasie chyba. I tam padło takie zdanie, że polska literatura jest za bardzo patriotyczna i za bardzo katolicka. I to trzeba zmienić. I to zmieniono. Proszę zwrócić uwagę, jak to się wszystko zwulgaryzowało, zbanalizowało, zgłupiało. Piszą ci, którzy nie mają żadnych podstaw do pisania, bo nie mają żadnego wykształcenia. Przede wszystkim klasycznego, a bez tego się nie da pisać. A poza tym jeszcze do tego strach, bo w tej poprawność polityczna jest jeszcze gorsza od
dawnej cenzury na Misie. Tam to można było chodzić, się targować, dogadać. A tu nie ma z kim, bo sam redaktor naczelny czy jakiś inny szef wyrzuci człowieka, dlatego że się sam boi. Bo się boi jakiegoś tam od kogoś telefonu. I na tym tle, też takiej upadającej literatury, na tym tle pojawiła się Rusia Lawińska. To nie jest tylko talent, bo na talent to przecież wiadomo, że ma ogromny. Ale to jest wszystkie 15 lat solidnej pracy i nauki. I przywiozłem przy tej okazji Państwu Rusi książkę nową, która się nazywa Ojczyzna Woła. Ten tytuł wymyślił ojciec profesor Krąpiec. Bo to było tak, że kiedy Rusia już napisała Zmartwychwstanie, kiedy Rusia już napisała 4 tomy krasnoludków, masę wierszy, ja mówię, no to pora, żeby taki egzamin zrobić. Napisz 50 sonetów. Nie wiem, ile to będzie trwało, ale spróbuję napisać. I ona napisała 46 i po 46 powiedziała, ja już więcej, ani jednego, już mam tych sonetów, powiem już. I to powiedziała ojcu profesorowi, czytała w Lublinie to do telefonu, co tam napisała. To trwało z półtora roku przecież. I wtedy ojciec mówił, a ja pani powiem, tytuł tego domu powinien być, to się powinno nazywać Ojczyzna Woła. I wtedy mi się siadłem mówić, napisał 47 sonet, czyli sonet, który się nazywał Ojczyzna Woła, który pozwolę sobie Państwu tutaj na wstępie przesłuchać. Tylko dodam Państwu, że nie istnieją żadne białe wiersze, to nie jest żadna poezja. Czasem nazywało się to prozą poetycką. Ale to jest łatwizna, dlatego piszą białe wiersze, bo jak się zrymuje, jak się nada rytm, jak się utrzyma, jak jest ekspozycja wiersza, poeta wiersza, środek wiersza, treść, to wtedy od razu wszystkie ubóstwa warsztatu wychodzą. A tak to można sobie w schodki ułożyć. Ja kiedyś taki wiersz przeczytałem, Różewicza. W tym wierszu była treść taka, oczywiście białym wierszem napisane, siedzę sobie na targach książki, nikt do mnie nie przychodzi, a obok siedzi Grochola i podpisuje swoje książki. Fajne, nie? Poezja. A przecież to jest najgorszy. A co z Herbertem w takim razie zrobimy? To jest zupełnie co innego. Właśnie. No, to nie, takim przykładem bym się nie posłużył, może on pisał również białe. Ale to był intelektualista prawdziwy, który miał wiele do powiedzenia. A załatwili go, Ojczyzna Woła. Dlatego prosiłem, bo będę się musiał do Państwa nieco tak pocztą ustawić, za co bardzo przepraszam. Ojczyzna woła, jej głos ściągnie się hen, wśród wichru słyszę grobowe wołanie, jak prośbę Łazarza o zmartwychwstanie. Czy próżne czekanie, jej boleść, jej sen? W ojczyźnie jest noc, ciągle dłuższa niż dzień. Czasem się łudzę, że widzę świtanie. Bramę otworzyć chcę na kołatanie, lecz to tylko serce, złudzenie, ja wiem. Gdzie mam cię szukać? Głos twój ginie w ziołach, w bocianich gniazdach i w jaskółczych niszach i w modrzewiowej modlitwie anioła, w łzie zapomnianej, którą ukrył Szyszak, kto głos ojczyzny chciał chociaż raz usłyszał, ten zawsze słyszy, gdy ojczyzna woła. To jest pierwszy. Rzekłeś mi, że ją kochasz, bo jedyna ona. Rzekłeś, że życie oddasz w jej matczyne ręce, że z szaleństwem ją kochasz i od Boga więcej, choć twa miłość zostanie nieodwzajemniona. Rzekłeś, że ona dzisiaj jeszcze zniewolona. Rzekłeś, że odbudujesz jej wielkość, blask, tęczę. Rzekłeś mi, gdyś oddawał myśli, duszę, serce. Wiem, ta miłość nie będzie mi odwzajemniona. Wczoraj tak mi mówiłeś, dzisiaj nad nią szlochasz,
ona twoje istnienie wiarołomstwem smaga, to już nie twoja matka, a twoja macocha. Cuchnie kłamstwem, nierządem, skamlająca naga, jak ta suka wieśniacza, co pod płotem błaga. A ty rzekłeś, że nawet taką Polskę kochasz. Jeszcze jeden państwu przeczytam, nazywa się I mysz się zestarzeje. I mysz się zestarzeje, zaśnie przy jabłoni, starość w zmiętej koszuli przyjdzie po kryjomu, szaty zdejmie z ogrodów, psu nasypie szlom. Nikt nie wstrzyma złośnicy w wieczystej pogoni. Pocałunek zdradliwy zostawi na skroni swoich pieszczot bezwstydnych, nie szczędząc nikomu, tylko zmarszczki pokażą łzom drogę do domu, by przed bucizną życia w tych bruzdach się schronić. O młodości miniona, ilu o niej marzy, gdy w wspomnieniach się rodzi i na nowo wskrzesza. Młodzi nie chcą rozmyślać, że też będą starzy. Młodość wino upija, starość kac rozgrzesza. Tak od wieków trwa życie, ta pielgrzymka piesza, a na koniec zostaje tęsknota łazarza. Nie chciałbym państwa przynudzać, więc... I to są takie dwie sprawy. Jedno to mówiłem o filmie, teraz drugie to o sonetach Lusi. A teraz chciałem jeszcze z jedną sprawą, taką najważniejszą. Najważniejszą przyjechałem tutaj, chcę państwu zaproponować i wam właśnie na ten temat porozmawiać. Otóż jest coś w tym naszym ruchu narodowym, wśród tych naszych spraw narodowych, jest coś takiego, że my mamy, kłócimy się, gadamy strasznie dużo, roboty, a w międzyczasie oni robią co swoje. Oni to znaczy ci, którzy są przeciwnikami całej Polski, naszej Polski, naszej kochanej ojczyzny. Stała się rzecz taka. My z Lusią, Lusia napisała taki tom, który się nazywa Śladami Ewangelii. Jest tam 33 przypowieści Pana Jezusa i Via Crucis, czyli Droga Krzyżowa, 14 stacji Drogi Krzyżowej. Wszystkie te wiersze są napisane oczywiście w klasyczny sposób. I puenty są, wszystkie te wiersze są adresowane do współczesnego człowieka. To znaczy, że Chrystus, jeżeli pada pod grzechami, to nie tylko tamtych ludzi sprzed 2000 lat, ale pod naszymi dzisiaj, teraz. I my te drogi krzyżowe robimy w różnych miejscach Polski. Zrobiliśmy już ponad 50 w ciągu tych ostatnich postów, ostatnich lat. I między innymi natknęliśmy takiego księdza Krzysztofa Gołębieskiego, takie trochę szalenie z Boży i patriota wielki, był proboszczem do niedawna w kościele Jana Chrzciciela w Malborku. To taki kościół krzyżacki jeszcze przy Zamkowym. I tam żeśmy się dogadali, że poprowadzimy tam drogę krzyżową, a na końcu zrobimy przysięgę. Bo idą ciężkie czasy, tak uważaliśmy i zresztą to widać już w tej chwili, że będzie duży atak na kościół, na naszą wiarę, na naszą ostatnią moralną kotwicę, jaką w Polsce mamy. Czyli na nasz kościół. No i Lucia napisała taki niewielki, zresztą to jest w ogóle anonimowy, to państwu zaraz pokażę. Krótki filmik, jak to wyglądało. I ta droga krzyżowa była bardzo uroczysta, było tysiące ludzi, dlatego że cały dekanat przyszedł, 12 proboszczy i wszyscy tam bardzo mazurka. Myśmy przeprowadzili tę drogę krzyżową. My czytali każdą stację, te wiersze. Weszliśmy, ten tłum wszedł do kościoła, wyszedł właśnie Krzysio Gołębiowski, proboszcz, orionista, zakonnik. I takie coś chcę wam pokazać, a potem jeszcze parę słów do tego dodać, ewentualnie na ten temat porozmawiamy, bo mam pewną myśl, którą chciałbym tutaj rzucić. Moi drodzy, za chwilę dopełnimy czegoś, co być może niektórych zdziwi, ale
ostatnie wydarzenia, wydarzenia europejskie, wydarzenia w naszej ojczyźnie, podsunęły taką myśl, aby tu, z Malborka, ze świątyni świętego Jana Chrzciciela, który był poprzednikiem Jezusa Chrystusa, dopełnić pewnego dzieła wieńczącego nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zagrożone jest istnienie krzyża w dzisiejszej przestrzeni społecznej, duchowej i umysłowej ludzi wierzących. Po raz kolejny w świecie, w Europie i w Polsce podnoszą się głosy i siły, które chcą znak zbawienia nie tylko zdejmować ze ścian urzędów, wyrzucać je z przydrożnych kapliczek, ale chyba domniemują w swoich umysłach, że zechcą również wydrzeć ten krzyż z serca wierzących ludzi. Bracia i siostry, wierzący w Chrystusa, ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, kto ma odrobinę wiary w sercu, Boga w sercu, u kogo w domu krzyż na ścianie, powstańmy, aby dopełnić przysięgi narodu, którą za chwilę wszyscy odczytamy. Powstańmy. Przysięga narodu polskiego. Przyjmijmy postawę zasadniczą, aby w naszych sercach, umysłach Chrystusowy krzyż zaistniał nie tylko na dziś, w tej scenerii, ale na zawsze. Abyśmy nie pozwolili, żeby żadna ręka po ten krzyż nie sięgała. Ani na naszych piersiach, ani na naszych ścianach. Od zarania Polski nasi bohaterzy wykuwali naród w krwi własnej jak w spiżu. Bogu zaufali, Bogu chcieli wierzyć, że zbawienie nasze ostateczne w krzyżu. Gdy się czas ciemności nieuchronnie zbliża, na przekleństwa świata Polska da odpowiedź. Póki my żyjemy, nie damy zdjąć krzyża. My to, Królu Chryste, przysięgamy Tobie. Przed katastrofą smoleńską. Ja tam ściągnąłem ekipę, to nakręciliśmy ten krótki filmik i zamierzeniem naszym jest, żeby to rozsyłać po probostwach i robić po prostu taką profilaktyczną robotę. Chłop polski jak przysięgnie, że krzyża nie da zdjąć, to po prostu nie da. A nie żebyśmy nas wszystkich tłukli, po prostu wszystkich katolików po własnym kraju, własnym domu, po głowie i robili sobie co chcieli. I chcieliśmy zacząć tę akcję robić,
No, ale potem zaczęła się ta heca pod tym pałacem namiestnikowskim, z tym krzyżem, ta polityczka robiona, przeciąganie tej całej liny, więc nie chcieliśmy w to po prostu wchodzić. Teraz dzięki między innymi nowej postaci polityki polskiej, panu Palikotowi, możemy podjąć ten temat z powrotem. Propozycja moja jest taka. Ja przywiozłem takie trzy płytki. Jeżeli ktoś z Państwa chce i może odbić większą ilość tych płyt, prawda? Ja nie mówię jakieś setki, tylko po prostu ktoś się podejmie. Jak ja przyjechałem do Krakowa z rodzicami w 1945 roku, miałem 11 lat, to było 78 kościołów, a teraz prawie 100 kilkadziesiąt jest. Macie swoich proboszczów, idźcie i róbmy to wszędzie, we wszystkich kościołach. Mam taką propozycję, to jest konkretna robota. Jeżeli chcecie to podjąć, ja te trzy płytki tu zostawiam. Kto będzie miał ochotę, to odbije. Przecież znacie się tutaj nawzajem, agitujcie innych. Powinniśmy zacząć się po prostu ustawiać do tej całej sprawy, która będzie się coraz, ale będzie tam jest, ze wsi z pod Warszawem. Nie znam się. Dobrze, tego, także jeżeli ta propozycja Państwa zainteresuje, to ja dostawiam tutaj te, tam Pan ma jedno, tu mam jeszcze chyba dwie. Trzy takie płytki, gdzie chcę to podbijać, to i pójść po prostu do swojego proboszcza. Dzwonić od razu, bo się ciężko jest z proboszczami coś na telefon załatwić, ale bez telefonu jak sobie to zobaczy, prawda? Bo to jest na pokazania, żeby o co to chodzi, znaczy ta sama sprawa po prostu.